Powiem wam, że jestem przerażona. Wczoraj nakładałam ten samoopalacz. W poprzednim vlogu wam pokazywałam ten fenomenal z Vita Liberata. I dzisiaj jak się obudziłam, to byłam w szoku. Nie wiem, czy będzie widać, no bo jest ciemno. O, widać. Zobaczcie. Jestem cała brudna. Odczekałam w ogóle, zanim się ubrałam, aż on się wchłonie. Że nie było aż taki świeży. No, nigdy mi się aż tak nie zdarzyło, żebym była cała taka bardzo brudna. Pościel brudna, wszystko brudne, także muszę sobie też zmienić pościel. Ale co najgorsze, no bo wiecie, to tu się wypierze, zaraz wrzucę sobie do prania. Ale co najgorsze, to mam straszne plamy na ciele. Wiecie, na przykład na rękach, gdzie widziałam, jak nakładam, tym bardziej, bo on był taki zielony, ten samoopalacz, to widziałam, jak nakładam, więc starałam się to zrobić równomiernie. Wydawało mi się, że jest w miarę okej, a mam po prostu gdzieniegdzie takie smugi, takie plamy, że za chwilę pójdę się umyć i zobaczę, ale no mam nadzieję, że to chociaż trochę się wyrówna, no bo wygląda to po prostu tragicznie. I wydaje mi się, że w jakiś sposób po prostu podczas spania to wszystko się powycierało, jakoś pospływało. Nie wiem, bo nawet są takie, no pościeli mam takie plamy, wiecie, takie konkretne plamy, jakby nie wiem, coś się rozlało. Mega dziwna sytuacja, bo zanim poszłam spać, no to trochę czasu minęło i ja raczej tak uważałam, położyłam sobie tam jeszcze na świeżo, jak siedziałam, oglądałam ten film, no to położyłam sobie ręcznik i dopiero później, wiecie, się położyłam już tak całkiem spać, natomiast no, nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. Nigdy coś takiego mi się nie przytrafiło, zazwyczaj one się wchłaniały i minimalnie gdzieś tam piżamę miałam przybrudzoną, ale nie do tego stopnia i nigdy mi się takie plamy nie porobiły. A słyszałam wiele dobrego na temat tego samoopalacza, także no nie wiem. Zaraz wam pokażę w ogóle te plamy, zjem śniadanie i pójdę się wykąpać. Mam nadzieję, że to trochę zejdzie. Zobaczcie, trochę tu dzisiaj ciemno, ale widać. No patrzcie to. Moją rękę. Nakładałam też na dół ten samoopalacz, ale tutaj ta linia. Ja nie wiem, co to ma być. Na 100% sobie tak tego nie nałożyłam, bo widziałam i jeszcze na rękach i na dekolcie bardziej się przykładałam, żeby zrobić to równomiernie. Także nie wiem, czy jakoś tak spałam, że miałam tutaj przyciśniętą kołdę czy coś. Nie wiem, ale liczę na to, że... nie ostrzy. Liczę na to, że to mi jakoś zejdzie, bo po prostu jest tragedia. No i proszę, moje dzisiejsze piękne śniadanie, czyli budyń jaglany z bananami, znaczy z połową banana, z malinami, z sokiem malinowym, no i z amarantusem ekspandowanym. Uwielbiam. Dobra, ja już sobie nałożyłam pielęgnację, jestem po prysznicu i chciałam wam tylko pokazać efekt. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, sama sobie tak patrzę, nawet od twarzy jakoś bardzo mi się nie odróżnia, ale ogólnie tak samo jak się opalam i jak nakładam samoopalacz, to tutaj dekolt to jest moje takie najcięższe miejsce do opalania. Ja sobie nawet tutaj wczoraj dołożyłam troszeczkę, jak już przeschło, żeby był bardziej intensywny ten efekt, natomiast on nie jest zbyt intensywny, ale za to na przykład ręce, nogi i brzuch wyglądają zacnie, powiem wam. To jest taki naturalny efekt. Ja mam ten odcień medium. Jest to naturalny efekt, w sensie to opalenie zna nie jest jakaś tam mega ciemna, tylko właśnie taka... dosyć lekka, no może nie lekka, ale taka no naturalnie wyglądająca. Kurde, coś nie mogę się wysłowić. W każdym razie, no nie jest to po prostu taki mega ciemny, czekoladowy kolor, tylko taki, o, bardziej oliwkowy. Fajnie, podoba mi się odcień, że nie jest też taki w czerwony wpadający, natomiast trochę jest widać, zwłaszcza tutaj, czekajcie, podciągnę sobie rękaw, zwłaszcza tutaj, o, gdzie była ta linia. No to faktycznie nie ma co prawda linii, ale widać, że tu jest jaśniejsza ta ręka, a tu jest ciemniejsza, a mówię wam, no jestem przekonana, że tak sobie tego nie nałożyłam, bo zwracałam bardzo na to uwagę, później sobie jeszcze wklepałam, żeby było równo, a tu była dosłownie taka linia rano, więc nie wiem, musiałam chyba jakoś się w pościeli wytrzeć czy coś, nie mam pojęcia. Natomiast jakoś mega się to nie rzuca w oczy, na pewno będę chodziła w długim rękawie, bo jest zimno i pewnie trochę mi się to spłucze jeszcze dzisiaj wieczorem, jak sobie wezmę prysznic jutro rano, więc może się trochę wyrówna, ale powiem wam, że koniec końców podoba mi się ten efekt. Dam jeszcze szansę tej piance, no bo naprawdę wygląda bardzo ładnie ta opalenizna, także no, nie spisuję jej na straty.
Jak chcecie wiedzieć dokładnie, zobaczyć może tą piankę czy coś, no to odsyłam was do poprzedniego vloga. No ale tak jak mówię, to jest Vita Liberata, fenomenal pianka taka, także no tak to wygląda. Podoba mi się, ładny efekt. You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey. Zmieniłam pościel i tylko wam pokażę, że użyłam tych chusteczek do suszarki. One są teoretycznie do suszarki, natomiast nie mamy suszarki, więc wkładam je do pościeli, do środka, do poszewek, ewentualnie pod prześcieradło i później fajnie, tak delikatnie nam pachnie ta pościel. To jest też z polecenia właśnie z Zuzi, kiedyś wam mówiłam, jak pokazywałam wam haul z Deals, bo to jest właśnie z Deals, możecie je kupić w Deals. No i generalnie możecie sobie wrzucać, jeśli macie suszarkę, to do środka. Natomiast no właśnie ja używam w ten sposób, bardzo ładnie pachnie i powiem wam, że lubię tą pościel z Homely. Taką samą zdjęłam, tylko że różową, ale chyba tą jeszcze bardziej lubię, właśnie taką szarą, delikatną, ona jest taka satynowana. Natomiast z tego co pamiętam, to jest chyba bawełna albo bawełna. Bawełna satynowana, o, coś takiego. Także no bardzo ładnie wygląda, jest milutka, dobrze nam się pod nią śpi, naprawdę fajnie nam się sprawdza. Także polecam wam to pościele, jeśli będą jeszcze dostępne, jeszcze chętnie bym kupiła taką w bieli na przykład. Albo taką ecru jakby była, no, albo w beżu. Coś takiego, wiecie, bardziej delikatnego, neutralnego. Hej, hej, czas, żeby pokazać wam nowości z Blermi. Jakieś takie dziwne kadry ustawiam, ale dobra, niech już będzie. Tak bez głowy będę, ale najpierw z bliska wam pokażę, a potem wam pokażę po dwie stylizacje z każdą z sukienek. I tak, to jest pierwsza, czyli Luna Dots. Mieliśmy w tamtym roku Positano, czyli taką no podobną, dłuższą wersję, taką maxi. I w tym roku ona powróciła, miałam też z nią zrobić stylizację i zorientowałam się, że nie mam jej w domu. Także dogram wam może przebitkę, jak ona wygląda. Bo tamta to był nasz totalny bestseller w tamtym roku, wyprzedały się one w moment. No i w tym roku udało nam się zdobyć z powrotem właśnie ten materiał, tą tkaninę wiskozową. No i doszyliśmy właśnie te długie Positano i stwierdziliśmy, że fajnie też będzie zrobić krótką wersję właśnie Lunę. I tak, ona ma tutaj gumeczki, które fajnie się dopasowują do biustu. Odcinana jest pod biustem i tutaj jest luźna, także zobaczcie, bardzo ładnie się układa. Luny mieliśmy w innym wzorze wcześniej, poliestrowe i fajnie bardzo się sprzedawały, natomiast teraz chciałam zrobić już tak typowo, wiskozowo, z lepszym składem. Także tak wygląda właśnie Luna. Ja też nosiłam tą poprzednią w ciąży, no bo brzuszek ciążowy też tutaj się spokojnie zmieści, ale oczywiście nie jest to model dedykowany tylko dla kobiet w ciąży. Ogólnie, wiecie, normalnie. Zobaczcie, jak fajnie się prezentuje. No i tutaj mamy takie małe rękawki, też wygodne, bo są w gumkę. No i mam te ramki akurat teraz do niej. W ogóle, co jeszcze jest tutaj? Podszewka też wiskozowa, także fajno oddychająca. Założę sobie do niej jeansówkę. Taką sobie wymyśliłam pierwszą stylizację. Oj, właśnie z taką, może tak sobie narzucę po prostu. Albo najpierw może torebkę. Sorry za chaotyczne, ale ostatnio zauważyłam, że takie właśnie mega naturalne vlogi są najfajniejsze. Także nie będę tu się jakoś szczególnie przejmować. W ogóle światło się zmieniło, piękna pogoda się robi i słońce jest i tak wychodzi i zachodzi. O, jeansówka, beżowa torebka i kapelusz. I mamy fajną taką dzienną stylówkę na luzie z konwersami. Także tak ona wygląda. Mega mi się podoba ta stylizacja, mogłoby się rozjaśnić teraz, jak wam się pokazuje z daleka. Bardzo mi się podoba, oczywiście bez kapelusza. Też, zobaczcie, świetnie się prezentuje. Właśnie z jeansówką. Tak, wiecie, wygoda. Ale nadal mamy kobiecą sukienkę, taką delikatną, zwierną. Także na wiosnę i później na lato będzie świetnie się sprawdzała. I teraz drugą wam pokażę stylizację, taką trochę bardziej elegancką, ale nadal wygodną, komfortową na co dzień.
Proszę bardzo, długa stylizacja z marynarką. Muszę sobie w ogóle założyć takie gumeczki tutaj na rękawy, bo taki mój tip, który widziałam gdzieś w Reelsach chyba, także ja tego nie wymyśliłam, ale widziałam, że właśnie dziewczyna zakładała takie gumki tutaj na rękawy i dzięki temu one się trzymały w ten sposób. Wtedy tak fajnie, bardziej na luzie wygląda marynarka. Muszę sobie takie gumeczki gdzieś znaleźć. Może będę miała w domu w jakichś kwiatach czy poczuć, bo mam takie malutkie, jakimi robię na przykład candy, kitki, no ale wiadomo, że będą trochę za ciasne, także muszę sobie poszukać. No i tak, tutaj mamy już taki zestaw ciutkę bardziej elegancki, natomiast buty są płaskie, także nadal wygodnie. Ta sukienka też będzie fajna do jakichś sandałków, do szpilek, nawet na jakieś wesele, chrzciny i tak dalej. Natomiast no, ja się zdecydowałam na taką wersję codzienną, no bo ja tak będę chodziła na pewno wiosną i latem. I mamy tutaj marynarkę. Ta marynarka w ogóle jest z Zary, ale to jest stary już model. Torebkę pastelier. No i takie loafersy bardzo, bardzo wygodne. Na początku powiem wam, że jakoś tak ciężko mi było je rozchodzić, one są z Zary, ale już mi jest w nich mega wygodnie i moim zdaniem świetnie wygląda ta stylizacja. Ta torebka troszeczkę ciemniejsza, taka karmelowa, przełamuje tą jasną kolorystykę. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wygląda. Chociaż ja tutaj też jasną też bym założyła, albo pudrowo-różową i też by fajnie to wyglądało. No, bardzo mi się podoba ta stylówka, chyba jeszcze bardziej niż ta poprzednia, no ale tak chciałam wam po prostu, coś mi się tu nie układało, chciałam wam po prostu pokazać różne sposoby noszenia sukienki. Mam mnóstwo pomysłów ogólnie na stylizację z nią, ale no wiadomo, tutaj nie chcę jakoś tego vloga mega długiego robić, ale może nagram jakiegoś reelsa na Instagram, no nie wiem, zobaczymy, dajcie znać, czy byście chcieli. No i teraz nasza perełka szałowa i jest to taka sukienka no midi w kierunku maxi, zależy od waszego wzrostu, mi sięga do kostki, gdy jest tutaj troszeczkę taka podniesiona. Natomiast jakbym ją tak normalnie założyła, no to będzie już tak całkowicie zakrywała stopy. No i ja jestem zachwycona, ten print, coś takiego nietypowego trochę dla mnie, ale bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że musimy zrobić właśnie taką letnią, szałową, wiosenno-letnią właściwie sukienkę, która będzie miała taki bardzo bogaty dół, czyli naprawdę jest tutaj sporo materiału użytego, dzięki czemu ten dół po prostu przepięknie się układa, zobaczcie, faluje, jest go naprawdę tutaj dużo. No i kolejna sprawa, odkryte plecy. Patrzcie, no jest przepiękna, mieliśmy model taki krótki, w którym były te odkryte plecy, troszeczkę może wam się pokażę bliżej. No przepięknie to wygląda, cudnie, jestem zachwycona, także taki bardzo wyjątkowy model i no krótki rękawek, tutaj jest pod szyję zakryte, no bo jak już te plecy są tak mocno odkryte, no to tutaj nie szalałam z dekoltem i pierwsza wersja, no to taka bardziej właśnie wizytowa, na jakieś wesele czy na jakąś imprezę. Z taką małą torebką i ze szpilkami, sorry, że nie zapiłam szpilek, ale już mi się nie chciało. No, szpilki, do tego taka mała torebeczka i mamy taką bardziej właśnie elegancką, wizytową wersję. Na pewno nie przyjdziecie niezauważone w niej, jest po prostu przepiękna. Także jeśli lubicie wzory albo chcecie mieć coś takiego bardzo wyjątkowego w swojej szafie, no to naprawdę to jest przepiękna sukienka. I teraz wam pokażę taką właśnie troszeczkę bardziej luźną też wersję. Ta słoneczka nam wyszło i tutaj mam drugą propozycję. Znowu mam konwersy, ale też fajnie pasują do tej stylizacji sandałki na obcasie. Ja nawet do zdjęć zakładałam na takim niższym, grubym, bardzo wygodnym obcasie sandałki. Także na stronie możecie zobaczyć zdjęcia, do tego koszyk. No bardzo modne są te koszyki, marzy mi się jeszcze troszeczkę taki mniejszy, bo ten jest bardzo duży, z polskiej marki Me and Bugs, polecam wam, bo jest super, na lato bardzo fajnie mi się sprawdził, tylko że właśnie jest bardzo, bardzo duży, więc ciutkę mniejszy by mi się też przydał. Natomiast no taka bardziej właśnie codzienna na luzie stylówka do tego, albo jeansówka, albo jakaś ramoneska, może zarzucę sobie jeansówkę, żebyście zobaczyły, jak to będzie wyglądało. Tak zarzucono nawet o na ramiona. Też bardzo fajnie tutaj, mimo że tak kontrastowo trochę, no bo tutaj mamy już taki intensywny wzór, a tutaj niebieską jeansówkę, to myślę, że super to wygląda. Naprawdę, tak wiecie, zarzucić sobie na ramiona, jak będzie trochę chłodniej. No bardzo mi się podoba
ta wersja. Dajcie znać, czy tak bardziej elegancko wolicie tę sukienkę, czy właśnie tak na luzie, jak wam się bardziej podoba. Też ta torebka by super wyglądała. O, do tego ta karmelowa. No i do tej stylizacji z jeansówką, zobaczcie, naprawdę sporo tutaj rzeczy pasuje, mimo że ta sukienka jest taka bardzo rzucająca się w oczy, to myślę, że fajne stylizacje można z nią zdobić, a nie tak, że tylko na raz ją założymy, tylko spokojnie będzie można się nią cieszyć całą wiosnę i lato, później na jesień też będzie fajna, mamy tu trochę takiego pomarańczu, brązu, także na jesień do jakiegoś kardigana czy kardiganu, płaszcza będzie bardzo fajnie się prezentować. Dajcie znać, czy która wam się bardziej podoba, czy ta Luna. I dzisiaj trochę powtórka z rozrywki, bo został mi ten croissant z wczoraj, Tomek nie zjadł, także zjem sobie go. I tutaj mam skyr i jabłko. Ja wiem, że sobie to jabłko kroję jak dla dziecka, natomiast powiem wam, że jakoś tak mi się wygodniej po prostu je, więc sobie tak na szybko ciapię w takie kawałki, łatwiej mi jest to zjeść. Tym bardziej, że trochę się spieszę, muszę za chwilę iść, jechać, kupić Candy Karmę i chcę podjechać też do pralni, bo mam jedną rzecz do oddania. Mówiłam wam niedawno, że kupiłam coś w Lumpeksie bardzo fajnego, natomiast jeszcze nie zdążyłam oddać do pralni, więc skoczę przy okazji oddać. Trochę się w ogóle martwię, bo nie mam za dużo paliwa, a powiem wam, że jeszcze nigdy nie tankowałam sama samochodu. No jakoś tak zawsze wypadało, że Tomek to za mnie robił, więc no po co miałam się uczyć, jak i tak za mnie to zrobił. No mogłabym teoretycznie pojechać i sama zatankować, ale trochę się boję, że zatankuję nie to, co trzeba, a już mi się świeci tam lampka, także no nie będę raczej ryzykować, ale w ogóle Tomek dzisiaj zostawił mi Arteona, Junia jest u babci, także ja niedługo też będę do niej jechała, tylko właśnie załatwię to, co mam do zrobienia, dlatego mówię, że trochę się spieszę, popracowałam sobie już od rana i właśnie chcę jechać do niej w miarę jakoś tam szybko, jeszcze będę też pakowała zamówienia później z Blerni, no dlatego chcę się trochę pospieszyć. Tomek zostawił mi samochód też swój, także muszę jechać do galerii, do tej pralni, a boję się parkować Arteonem trochę, chociaż mogłabym w sumie gdzieś sobie dalej na tym parkingu zaparkować, żeby się nie martwić, że gdzieś go przytrę, bo on jest dosyć długi, no i wiadomo, jak jestem przyzwyczajona do Fiata, no to tak trochę mi może być ciężko, natomiast chyba pojadę Fiatem tylko do tej galerii załatwić, co mam do załatwienia, na tym tyle powinno mi starczyć paliwa, a potem do Niunki już pojadę chyba Arteonem, też będzie łatwiej później ją zabrać do domu. Także kombinacje niesamowite, no ale trzeba sobie jakoś radzić. No i stylizacja dnia, dzisiaj już tutaj w korytarzu, już nie chcę mi się tam wchodzić, chcę w miarę szybko wyjść, no i mam na sobie czarny golfik, tak dosyć klasycznie, mam jeans, balerinki, te z Ryłko, które wam ostatnio pokazywałam, no mam wrażenie, że one pasują prawie, że do wszystkich rzeczy w mojej obecnej szafie, trench. Taki też klasyczny, mam ochotę na właśnie taki trench, czyli taki typowo klasyczny, tylko długi, bo ten, który mam ze Stradivariusa, to on jest taki, no nie jest taki elegancki, nie ma tych guzików, wiecie, no zobaczymy, może w lumpie mi się uda coś spotkać, bo też nie chciałabym za dużo kasy wydawać, ale czaję się na czarne zary, no ale zobaczymy. W każdym razie do tego mam czarną torebeczkę z Pastelier. Wybaczcie te śmieci z tylu. No i tak wygląda moja stylówka, bo się trochę ociepiło i przestało padać, także spokojnie w balerinkach mogę iść. No i uciekam, bo szkoda czasu. Dobra, muszę wam powiedzieć, czekajcie, tylko przyciszę muzykę, że jestem z siebie dumna, bo jednak przyjechałam Arteonem, zdecydowałam się, bo bałam się, że jednak tego paliwa mi nie starczy. I przyjechałam do galerii, żeby oddać no tą jedną rzecz do pralni, także super mi się jechało, naprawdę, jeszcze jest coraz wygodniej niż Fiatem mi się jeździ tym autem. No i nie było problemu z parkowaniem, znalazłam sobie takie po prostu trochę szersze miejsce w razie, jakbym później musiała wyjeżdżać, bo wjechałam przodem. Ogólnie wolę zawsze Fiatem parkować tyłem, ale Arteonem trochę się bałam, bo on jest dłuższy i bałam się, że po prostu, wiecie, no gdzieś tam nie uda mi się trafić, chociaż to są kamery, więc nie powinno być problemu, ale wiecie, uczę się, są postępy, także lecę szybko, niestety muszę na dwa razy, bo tak to bym musiała Candy ze sobą brać, więc lecę szybko, oddam, wracam po Candy i jedziemy do Niunki. Kochane! Co to za pozycja? A kurczę!
Mysia, żałoputku mały. Pan mówi, nic nie współpracuje, nic, tak, Kędusia? Myszko, jak jesteś cudna. Candy, pokaż się. Kędusia, no piękna dama. No, tak? No cudna jesteś. Taką mam damę teraz. No, tylko sypię się z ciebie. Dobra, jedziemy do domku, bo mama głodna. I tata też już pisał, że głodny. Będziesz wyciągnąć to? No nie. Aż Kętusia przyszedł. Zapomniałam się z wami pożegnać w tym vlogu i jakoś tak było intensywnie i wieczorem już po prostu się nie odezwałam. Natomiast fajne rzeczy u nas, no bo Nelka skończyła 6 miesięcy wczoraj, także już jest dużą dziewczynką. No i zaczęliśmy jej dawać pierwsze pokarmy. Nagrałam dla was taką przebitkę, także wesoło się dzieje. Na razie taką, wiecie, utartą, zblendowaną marchewkę jej daliśmy. No i tak wiecie, no próbuję sobie, to nie jest tak, że to będą od razu posiłki, tylko ona sobie popróbuje, zobaczymy, co jej będzie służyło, a co ewentualnie nie. No mam nadzieję, że tam żadnych rewolt nie będzie, no bo to są takie ilości, że wiecie, nie wiem, na czubku łyżeczki ona sobie popróbuje, bo resztę po prostu na razie, no trochę wypluwa, trochę nie wie, jak to zjeść. No także no będzie ciekawie, podejrzewam. Także to by było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Kciuk do góry, jeśli tak, i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa pa. It's now or never by my side. Lead on days, don't be shy. Nobody changed.